Witajcie w kolejnym odcinku. Jestem trochę przeziębiony, co widać i słychać, ale i tak postanowiłem, że nagram dla Was ten odcinek. Dzisiejszy odcinek będzie o filtracji biologicznej i powstał ze współpracy z doktorem Łukaszem Kaczmarkiem, który zawodowo zajmuje się technologią wody i ma przeogromną wiedzę na ten temat. Będę go tu dzisiaj cytował i postaram się to wszystko powiedzieć w taki bardzo prosty sposób, żeby każdy to mógł zrozumieć językiem zrozumiałym dla laików takich jak ja. Ten odcinek myślę, że wywróci do góry nogami wiedzę o filtracji biologicznej w akwarystyce. Zobaczcie sami. Jeśli ktoś pomyślał, że doktor będzie tu siedział razem ze mną, no to jest w błędzie. Doktor nie ma czasu na takie pierdoły jak mały kanał akwarystyczny, ale może nas oglądnie. Ja skorzystam z jego wiedzy i będę go cytował. W akwarium mamy różne zanieczyszczenia. Są to szczątki roślin, szczątki zwierząt, rzeczy, które wydalają zwierzęta w waszym akwarium. Na przykład jeszcze mogą być pozostałości po preparatach, które używacie w akwarystyce i rzeczy, które trafiły do waszego akwarium, chociażby nawet kurz. I te rzeczy występują w formie cząstek stałych i dopiero w późniejszym procesie zostają rozpuszczane. Więc jak widzicie, filtracja to nie tylko oczyszczanie wody z cząstek stałych, ale również tych rozpuszczonych już w wodzie. Pierwszym etapem rozkładu jest wypłukiwanie materii organicznej. Na przykład taki martwy liść traci 25% masy w ciągu 24 godzin. Cały jego rozkład potrwa kilka dni. To był etap pierwszy. Drugim etapem rozkładu jest szybka kolonizacja przez mikroorganizmy i grzyby. W tym czasie zachodzą bardzo intensywne procesy biochemiczne. To był etap drugi. Trzecim etapem jest defragmentacja, czyli większe kawałki materii organicznej zostają rozdrobnione na mniejsze porcje przez mikroorganizmy i pierwotniaki z etapu poprzedniego. I jako duże kawałki przestają istnieć. Drobiny powstałe z rozkładu tych większych kawałków są wykorzystywane przez organizmy żywe do budowania ich własnych ciał i do pozyskiwania przez nie energii. Część zostaje rozpuszczona w wodzie. Reszta w formie zawisiny i dytryfusu jest widoczna na dnie. To te osady staracie się ściągać odmulaczem, gdy czyścicie dno. I dopiero teraz, tutaj, zaczyna się filtracja biologiczna. Oprócz procesów biologicznych bardzo duże znaczenie ma też wytrącanie się i flotacja, czyli przyklejanie się cząstek organicznych do pęcherzyków powietrza. Jest to zjawisko wykorzystywane przez akwarystów morskich w odpieniaczach białek. Do sprzątania w akwarium słodkowodnym wykorzystujemy prawie zawsze praktycznie wyłącznie mikroorganizmy, które to potrafią rozkładać niemalże wszystkie substancje organiczne, wykorzystując je do własnych potrzeb. Są też substancje organiczne, z którymi mikroorganizmy sobie nie radzą. Są to substancje wytwarzane głównie przez człowieka. Główne procesy biologiczne związane z przekształcaniem materii organicznej to wychwytywanie i asymilacja, głównie przez mikroorganizmy. Mówimy tu o bakteriach, ewentualnie ich konsumpcja i utlenianie do prostych związków, takich jak na przykład woda, czyli H2O, i dwutlenek węgla, czyli CO2. I to jest najważniejsze zadanie filtracji biologicznej. Unieszkodliwienie i rozpad na proste, mineralne elementy zanieczyszczeń organicznych, a nie przemiany azotu. Azotu w formie amonowej, amoniaku i jonów amonowych w wodzie, o których tak dużo się mówi, w procesie nitryfikacji nawet jeszcze nie ma. Na razie azot jeszcze występuje w formie związanej ze związkami organicznymi. Mocznik, kwas mocznikowy,
aminokwasy budujące białka. W 1976 roku panowie Lok i Heinz przeprowadzili eksperyment z udziałem wody rzecznej. Do dwóch próbek wprowadzono wyciąg z liścia klonu. I okazało się, że w pierwszej próbce po 4 dniach substancji z liścia klonu ubyło 25%, a w drugiej próbce, do której dodano osady z dna rzeki, po 9 godzinach pozostało tylko 15% owej substancji. Stąd wniosek, że rozkład nie zachodzi w toni wodnej, lecz w osadach dennych, w dnie. I tu się pojawia pojęcie biofilmu lub błony biologicznej. Mikroorganizmy na powierzchni ciał stałych zanurzonych w wodzie, takich jak kamienie, żwir, drewno, liście, tworzą filtr biologiczny, w którym znajdują się bakterie, grzyby i glony. I to właśnie substancja pochodząca od glonów polisacharydowa spaja to wszystko. I to jest bardzo ważne, bo znajdują się tam też enzymy wytwarzane przez te organizmy. Na błonie tej też występują substancje organiczne, będące pokarmem dla tych organizmów. Tutaj też pojawiają się pierwsze mikrodrapieżniki, takie jak orzęski i wiciowce, na które z kolei polują na przykład widłonogi. I tak powstaje łańcuch zależności. Wytworzony łańcuch zależności pokarmowych kontroluje i odmładza populację. Energia i składniki odżywcze wędrują w górę łańcucha. I wszystkie te zależności sprawiają to, że rozkład materii jest dużo bardziej efektywny niż ten, który mógłby się odbyć w toni wodnej. Jak widzicie, powstaje taki mikrowszechświat, w którym zachodzą te właśnie zależności. Jak widzicie, filtracja biologiczna nie jest tak prosta, jak z pozoru wcześniej nam to się wydawało. Skoro tak cenne są te osiadłe bakterie, prowadzące osiadły tryb życia, więc zależałoby nam, żeby w akwarium było ich jak najwięcej. A żeby to osiągnąć, musimy spełnić dwa cele. Po pierwsze, stworzyć im jak najlepsze warunki, a po drugie, zapewnić im jak największą powierzchnię do osiedlania się, tak aby stworzyć ten właśnie biofilm. I tutaj dopiero zaczyna się filtracja biologiczna. Z technologicznego punktu widzenia bardzo ważne są dwie cechy. Odpowiedni przepływ zapewniający substancje odżywcze i tlen oraz odpowiednia powierzchnia do rozwoju. Oczywiście odpowiednia duża powierzchnia do rozwoju. A cała reszta to tylko aspekty techniczne wynikające z realizacji powyższego celu. Najpowszechniejszym rozwiązaniem na podbudowę filtra biologicznego są różnego rodzaju materiały zatopione w wodzie. To oczywiste. W akwarystyce stosuje się ceramikę filtracyjną o dużej porowatości, sięgającej kilkuset metrów kwadratowych na litr takiego złoża. Na pewno każdy z Was ma swoją ulubioną ceramikę filtracyjną. Nieraz widziałem przepychanki na internecie, która to marka produkuje najlepszą ceramikę filtracyjną, najbardziej porowatą ceramikę filtracyjną. Każdy z Was potrafi wskazać taką ceramikę i macie swoich faworytów. A co jeśli powiem Wam, że ceramika filtracyjna, nawet ta najlepsza, najdroższa, którą kupujecie, wcale nie jest najlepszym medium do filtracji biologicznej.
Jeśli nie materiały ceramiczne, to w takim razie co? Kształtki K1 w odpowiedniej komorze, tak zwanym filtrze Kaldness. Kształtki K1 są materiałem syntetycznym, zbliżonym gęstością do gęstości wody. Dzięki temu unoszą się w toni wodnej. Ani nie toną, nie spadają na dno, ani unoszą się na powierzchni wody. Ruch wody w komorze filtra Kaldness powoduje ciągłe obracanie się, ciągle pływanie tych kształtek. Kształtki mają możliwie jak największą powierzchnię i są gładkie, tak aby powstał na nich filtr, film biologiczny. Tak aby na tych kształtkach właśnie rozwijały się mikroorganizmy, o których wcześniej wspominałem. Odpowiedni duży ruch wody i to, że te kształtki pływają w dużej ilości w takiej komorze i ciągle się ze sobą zderzają, ścierają, powoduje to, że błona biologiczna na kształtkach K1 jest ciągle odrywana. Dzięki temu ciągle się odnawia. Taki filtr nie wymaga czyszczenia. Jest samoczyszczący. I żeby było jeszcze zabawniej, filtracja mechaniczna nie znajduje się przed tą komorą z filtracją biologiczną, ale za nią. Tam to, co się odrywa z kształtek K1, jest wyłapywane na przykład na watę filtracyjną. A co ciekawe, w akwarystyce morskiej można całkowicie zrezygnować z filtra mechanicznego za filtrem Kaldness. Dlatego, że odrywające się fragmenty filtru biologicznego, tej błony biologicznej, są idealnym pokarmem dla koralowców. Szwedzka firma Enox Kaldness, wynalazca technologii MBBR, tych kształtek K1, została wykupiona przez grupę Veolia Water. I na tą chwilę jest to najwyższy standard oczyszczania wody i ścieków, nawet z substancji szczególnie trudnych, nie dających się oczyścić innymi metodami. Więc wyobraźcie sobie, jakie zdolności filtra biologicznego ma ta technologia w porównaniu ze zwykłą ceramiką filtracyjną. Technologia ta na przykład jest wykorzystywana w PCC Rokita w Brzegu Dolnym, gdzie służy do oczyszczania z pestycydów i z substancji farmaceutycznych, w tym bardzo toksycznej insuliny. W małych, niewielkich oczyszczalniach ścieków wystarczy do bioreaktora, że dodano kształtki Veolia K1, by w spektakularny sposób zwiększyć wydajność takich oczyszczalni ścieków. Wyobraźcie sobie, jak takie złoże działałoby w akwarium. Oczywiście dobrane odpowiednią wielkością. Ja tu Wam opowiadam o ściekach, a jak to się ma w akwarystyce tak naprawdę, bo wielu z Was pewnie mi to zarzuci. Zacznijmy od tego momentu, że technologia wody dzieli się jak gdyby na dwie grupy. Oczyszczanie ścieków i uzdatnianie wody. Oczyszczanie ścieków to zazwyczaj większe stężenia, mnóstwo substancji organicznych i specyficzne składniki wody. A uzdatnianie wody to po prostu oczyszczenie w niewielki sposób, już w miarę czystej wody i doprowadzenie jej parametrów, aby kwalifikowały się jako woda pitna. A nasza woda w akwarium znajduje się gdzieś pomiędzy. Ma trochę tej organiki, która już by była, ta woda nie, nasza akwarystyczna, niedopuszczona jako woda pitna, ale jest w miarę wodą czystą. Nie ma tam bardzo dużych, wysokich stężeń. No chyba, że Stefan, zarypałeś swoje akwarium po uszy, no to wtedy rozumiesz, że w Twoim akwarium tak może być jak w ścieku. Ale normalnie nie ma tam nic takiego strasznego w
wodzie, w akwarium, porównując ją na przykład do ścieków, ale znowu nie jest tak super czysta jak woda kranowa, zdatna do picia. I tak powoli Was przeciągam z tą akwarystyki. Chciałbym jak najbardziej rzetelnie powiedzieć Wam o filtracji biologicznej, więc mówię o tych wszystkich rzeczach. Jest tego naprawdę bardzo sporo i nie zdążymy tego zrobić w tym odcinku. Zrobimy to w kolejnym, nie wiem, czy może będzie trzecim. I w tym kolejnym odcinku też pokażę Wam, może uda mi się jakoś naszkicować, albo w inny sposób pokazać Wam, jak wyglądałby taki filtr na kształtkach K1, filtr akwarystyczny. I opowiem też, dlaczego tego typu filtry nie stoją na półkach. To już osobna historia. Ale wracając do tematu, zbliżając się do akwarystyki, od jakiegoś czasu bardzo intensywnie na świecie pojawiają się akwakultury. Akwakultura różni się od tradycyjnej hodowli ryb w stawach czy wydzielonych częściach rzek, jezior czy mórz. Są to duże baseny z obiegiem wody, zamkniętym obiegiem wody. Ryby w normalnych, tradycyjnych hodowlach są narażone na patogeny, które przychodzą do nich z natury, skoro są to tylko wydzielone obszary naturalnych akwenów. Więc, żeby utrzymać je przy zdrowiu, podaje się ogromne ilości leków. I takie ryby nie są po prostu dla nas zdrowe. Jeśli ktoś z Was oglądał film bodajże pod tytułem Cała prawda o rybach, to wie, o czym mówię. Generalnie fantastyczny film i każdy powinien go oglądnąć. Zmienicie zdanie na temat na przykład ryb kupowanych do spożycia, takich jak na przykład tuńczyk i tym podobne. Ale nie będę Was straszył, musicie to oglądać. W każdym bądź razie w akwakulturach obieg wody, jak wspominałem, jest zamknięty, a ta woda jest naprawdę krystalicznie czysta. Również ją się podmienia pewną ilość co jakiś czas, podobnie jak w akwarystyce. I tutaj widzicie, już coraz bardziej zbliżamy się do akwarystyki, bo taka akwakultura jest naprawdę bardzo już podobna do akwarium. A jak wspominałem, jest tego już na świecie bardzo dużo. Na tą chwilę prawdopodobnie chyba jeszcze nie ma takiej akwakultury w Polsce, ale na świecie bardzo dynamicznie i szybko i na dużą skalę to się rozwija. A tam, gdzie coś robi się na dużą skalę, tam, gdzie się to wszystko rozwija, pojawiają się pieniądze. Więc opłaca się zatrudnić naukowców, inżynierów, żeby opracowali odpowiednie systemy oczyszczania wody. I tutaj znowu pojawia się grupa Veolia Water, która to firma, a jej odłam Kruger Caldness, też Wam to już coś mówi, Caldness zdominowała praktycznie rynek akwakultury. Sercem oczyszczalni wody w tego typu akwakulturach jest właśnie filtr MBBR na kształtkach K1 Veolia. Dziś już dalej nie będę Was zanudzał, to jest zbyt dużo materiału, żeby to ogarnąć w jednym odcinku. Tak więc o reszcie opowiem w przyszłym odcinku. Powiem Wam mniej więcej, jak taki filtr do akwarystyki będzie wyglądał na tych kształtkach K1. I opowiem Wam również o filtracji w podłożu, bo to jest naprawdę bardzo ciekawe. Więc to też zmieni Wasz pogląd na filtrację biologiczną w akwarium. Zapewniam. Jeśli ktoś miałby ochotę i chciałby mnie zaprosić na wirtualną kawę, jest taka możliwość. Link zamieszczam w opisie tego filmu. I dziękuję wszystkim wspierającym za to, że jesteście i że pomagacie mi w prowadzeniu tego kanału. Dzięki Wam ten kanał można prowadzić dużo sprawniej. Jeśli ktoś by chciał brać udział w wspieraniu tego kanału, jest taka bardzo prosta możliwość. Wystarczy kliknąć w ikonę Wesprzyj, tu już obok ikony subskrypcji, obok ikony kanału, tam system dalej Was poprowadzi. Jest to oczywiście dobrowolne. I możecie się wycofać w każdej chwili z takiego wspierania bez podawania jakichkolwiek przyczyn. Nie jesteście też związani absolutnie żadnymi umowami. A wszystkich zapraszam na jego Facebooka, gdzie zawsze dowiecie się troszeczkę więcej i przede wszystkim poznacie temat następnego filmu, zanim ten pojawi się na YouTubie. Ale już właśnie znacie temat następnego filmu.